W singlu Weronika Falkowska odpadła już w pierwszej rundzie, ale nie wyjedzie z Gliwic, gdzie odbywają się mistrzostwa z pustymi rękoma. Zawodniczka Akademii Tenisowej Masters zgłosiła się też do turnieju deblistek i właśnie w tych zawodach zdobyła medal. Radomianka gra w parze z tenisistką Nafty Zielona Góra, Martyną Kubką. Wspomniany duet wygrał już dwa mecze i awansował do półfinału. Nie powiadło się Aleksandrze Buczyński z Akademii Tenisowej Masters, która odpadła w drugiej rundzie turnieju singlistek. Natomiast w zawodach debli i mixtów Radomianka zakończyła rywalizację na w ćwierćfinale. finale.